Ile snu tak naprawdę potrzebujesz? Oglądasz i wiesz. Wszyscy wiemy, że sen jest ważny. To coś więcej niż czas odpoczynku dla ciała i umysłu. Gdy śpisz, ciało odbudowuje mięśnie zużyte w ciągu dnia, a mózg usuwa toksyny i porządkuje wspomnienia. Dobry sen wpływa też na to, jak zachowujesz się za dnia. Jedna nieprzespana noc może zwiększyć twoją reakcję emocjonalną na negatywne uczucia o 60%. Ponadto brak snu może źle wpływać na apetyt, układ odpornościowy czy metabolizm. W takim razie, ile snu potrzebujemy? Każdy z nas ma inne potrzeby i preferencje, ale ilość snu, jakiej potrzebujesz, zależy przede wszystkim od wieku i nigdy nie wynosi dokładnie 8 mitycznych godzin. To bardzo często powtarzany mit, którego nie można brać zbyt poważnie. Oficjalne zalecenia dotyczące długości snu są podzielone według grup wiekowych. Najdłużej, bo od 12 do 17 godzin na dobę, łącznie z drzemkami, powinny spać noworodki i niemowlęta. Dzieci w wieku szkolnym, czyli od 6 do 12 lat, powinny spać od 9 do nawet 11 godzin, a nastolatki od 8 do 10. Niestety dosypianie w wieku nastoletnim jest bardzo trudne, bo w tym okresie zachodzą zmiany w funkcjonowaniu zegara biologicznego. Melatonina odpowiedzialna między innymi za senność wydziela się u nastolatków później niż u dzieci i dorosłych i dlatego ci często miewają problemy z zaśnięciem o normalnych porach. Z drugiej strony i tak muszą wstawać wcześniej do szkoły, a więc nie wysypiają się. Niedobór snu u nastolatków jest dosyć powszechny. Po okresie nastoletnim zegar biologiczny już się stabilizuje. Osoby dorosłe powinny spać od 7 do 9 godzin. Jednak mimo ogólnych wytycznych, niektórzy z nas mogą wysypiać się po 5 godzinach, a inni czują się niewyspani po 9. Za taki stan należy podziękować naszym genom, bo to one głównie odpowiadają za zapotrzebowanie na sen, porę dnia, o której wolimy spać, nawet za siłę negatywnych efektów niewyspania, czy to, czy twój sen był głęboki. Niestety nie mamy sposobu na to, by dowiedzieć się, jaki sen preferują nasze geny. Dlatego ważne jest, by zwracać uwagę na to, jak się czujesz, aby określić, czy śpisz odpowiednio długo, bądź za długo. Może być tak, że przesypiasz 10 godzin i budzisz się niewyspany, a to może być symptomem problemu, z którym twoje ciało próbuje walczyć w trakcie snu. Z drugiej strony możesz sypiać 5 godzin i cały dzień czuć się wspaniale, albo mityczne 8, a po kilku godzinach padać z nóg. Jak przetestować, ile snu potrzebujesz? Wbrew pozorom to całkiem proste. Jeśli potrafisz od rana do popołudnia przeżyć bez przysypiania i we względnym skupieniu, to raczej śpisz tyle, ile potrzeba. Jeśli nie, bo na przykład trafiają ci się momenty, jakby ktoś odciął ci zasilanie, może warto drążyć temat. Poza tym warto skupić się nie tylko na ilości snu, ale też na jakości. Podniesiesz ją dzięki regularnej porze zasypiania, zminimalizowaniu kofeiny i nikotyny, które utrudniają zasypianie, czy alkoholu drastycznie obniżającego jakość snu. Możesz też ograniczyć elektronikę przed snem, szczególnie ekrany, albo spróbować aktywności fizycznej w ciągu dnia. To bardzo poprawia jakość snu. Przesypiasz około 1/3 swojego życia. Zadbaj o to, by każda noc to była dobra noc. Oglądałeś i wiesz.